Rok młodszy od twojego rywala jest Jan Lodzik. Warunki fizyczne tutaj zdecydowanie na korzyść Konrada Dąbrowskiego, który jest o 11 cm wyższy i ma o 5 cm większy zasięg ramion. Kategoria wagowa do 69,8 kg. Dobre zejście w tym momencie Konrada Dąbrowskiego. Świetnie przepuścił Lodzika. I kontra. Cios na górę i cios na dół. Kolejny raz lewy. To wprawdzie ciosy zadawane na razie na rękawice Jana Lodzika, ale jak tylko ta prawa ręka Irona opadnie poniżej linii szczęki, to mogą to być bardzo złe momenty dla Lodzika. Konrad Dąbrowski cały czas stara się gdzieś też zaznaczyć swoje ciosy w tym pojedynku, ale dobrze Lodzik trafia. Ale przebił się przez gardę Dąbrowskiego Lodzik w kontrze. Prawy sierpowy po czubku głowy, śliznął się tylko Lodzikowi. I dobry lewy prosty na dół w wykonaniu Dąbrowskiego. Dobra teraz akcja Konrada Dąbrowskiego. Wstrząsnął Janem Lodzikiem, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale świetnie odpowiada Lodzik. Choć końcówka tej akcji należała do Dąbrowskiego. Rusza do przodu Lodzik. Wydawało się, że zamknie Dąbrowskiego w narożniku, ale ten sprytnie w swoją prawą stronę uciekł przed ciosami Lodzika. Trował dobrze w tym momencie Dąbrowski. Myślał, że zranił Lodzika, ale to była tylko taka zasłona dymna w wykonaniu Jana. Ależ trafił lewym podbródkowym teraz Dąbrowski. Stanął wyprostowany Lodzik. Wymaga się doping dla Jana Lodzika na sali, a ciosy zaczyna wyprowadzać Dąbrowski w tej rundzie. Ależ teraz dobra akcja Dąbrowskiego. Lewy na dół, prawy na głowę, oba ciosy celne. No i widzimy, że Konrad Dąbrowski w czwartej rundzie już delikatnie ciężej oddycha niż na początku. Widzimy też, że zbity nos Konrada Dąbrowskiego. Ale jak widzimy, wciąż groźny, wciąż zadający bardzo mocne ciosy Konrad Dąbrowski. Zaczynają robić wrażenie te ciosy Lodzika. I sierpowy jeszcze, klei się Konrad Dąbrowski. I bardzo prawy sierpowy na głowę Dąbrowskiego. Rozkręcił się teraz jak maszyna Iron. I potężne sierpy Lodzika. Poczuł, że na ten pojedynek pod kontrolą i ma na widelcu swojego rywala Jan Lodzik. Będzie chciał kontynuować to, co rozpoczął chwilę wcześniej. I mocny sierpowy, jeszcze jeden sierpowy, podbródkowy. I znowu kolejne liczenie. Ale kończy się nam runda numer 5. 7, 8, możesz walczyć. Ale nie wypuści go.